Minęła 18.30, pora na główne wydanie zbliżeń. Bogumił Radajewski, dzień dobry Państwu. Oto najważniejsze informacje tego dnia w regionie. Koronawirus w szpitalu w Inowrocławiu. U jednej pielęgniarki skierowanej do sanatorium wykonano test i test wyszedł dodatni. Eksperci namawiają do szczepień przeciwko grypie. Koinfekcja grypy i COVID-19 dodatkowo potęguje możliwość ciężkich zmian śródmiąższowych w płucach. Pościg ulicami Torunia. Funkcjonariusze postanowili zatrzymać go do kontroli. Ten zignorował ich polecenia i odjechał z dużą prędkością. Sposób na upały. Psom rozstawiamy baseniki. Naprawdę staramy się zapewnić cień. Lato w świecie zwierząt. Strusie bardzo lubią kąpiele takie deszczowe. Zarażony lekarz i pielęgniarka, kilkunastu pracowników na kwarantannie. Koronawirusa wykryto w szpitalu w Inowrocławiu. Na dwóch oddziałach ograniczono przyjęcia. W sumie ostatniej doby stwierdzono 811 nowych przypadków COVID-19 w kraju. Na Kujawach i Pomorzu zachorowało kolejnych 14 osób. Ograniczenie przyjęć na oddziale kardiologicznym i wewnętrznym oraz kwarantanna dla 19 członków personelu medycznego. To procedury, które wdrożono w Inowrocławskim Szpitalu Wielospecjalistycznym. Środki bezpieczeństwa wprowadzono, gdy okazało się, że koronawirusem zakażeni są pracownicy szpitala. U jednej pielęgniarki skierowanej do sanatorium wykonano test i test wyszedł dodatni. Po dochodzeniu wykryto jeszcze jeden bezobjawowy przypadek, dotyczył on lekarza. Z kolei z jednoimiennego szpitala zakaźnego w Grudziądzu uciekł jeden z pacjentów, u którego potwierdzono zakażenie SARS-CoV-2. Następnego dnia został on zatrzymany przez policję po tym, jak wrócił do swojego domu w Bydgoszczy. Sprawę bada prokuratura. Czynności w czasie tego śledztwa mają nam ustalić liczbę osób, z którymi ewentualnie mógł mieć kontakt oraz czy wystąpiło jakieś bezpośrednie narażenie innych osób na zakażenie chorobą zakaźną. Za przestępstwo uciekinierowi grozi od roku do 10 lat więzienia. Poszukiwane są także osoby, które 28 lipca przebywały w parku rozrywki w Zatorze w Małopolsce. Istnieje możliwość, że mogły zakazić się tam koronawirusem. Na razie zgłosiła się jedna rodzina. Jeżeli są jeszcze takie osoby, które rzeczywiście w tym konkretnym dniu przebywały w tym parku rozrywki, to prośba o to, żeby zgłaszały się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sępólnie Krajeńskim. W czwartek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o kolejnych 14 zakażeniach wirusem SARS-CoV-2 w regionie. Wśród osób zakażonych są 4 osoby z Bydgoszczy, 2 osoby z Torunia, 2 z powiatu radziejowskiego i po jednej osobie z powiatów brodnickiego, bydgoskiego, chełmińskiego, toruńskiego, aleksandrowskiego i włocławskiego. Choć wakacje trwają w najlepsze, warto pamiętać o środkach ostrożności. Bezwzględnie należy zasłaniać usta i nos w przestrzeni zamkniętej, a także zachowywać dystans społeczny. Lekarze apelują także o zaszczepienie się przeciwko grypie, która w tym roku z powodu pandemii koronawirusa może jeszcze bardziej zagrażać zdrowiu, a nawet życiu. Koinfekcja grypy i COVID-19 dodatkowo potęguje możliwość ciężkich zmian śródmiąższowych w płucach i potencjalnie przyczynić się może do zwiększenia śmiertelności. COVID-19 łatwo pomylić z grypą. To z kolei może spowodować rozprzestrzenianie się koronawirusa w przychodniach i gabinetach lekarskich, gdzie co roku masowo zgłaszają się chorzy podejrzewający u siebie grypę. Bardzo trudno zróżnicować zachorowanie na grypę i zachorowanie na COVID. Objawy są bardzo podobne. I wobec tego jak gdyby uniknięcie grypy już pozwala jak gdyby wyeliminować tą chorobę z takiej konkretnej sytuacji zagrożenia. W ubiegłym roku tylko niespełna 3% mieszkańców regionu zdecydowało się na szczepienie przeciwko grypie. Do jego wykonania zachęcają nie tylko lekarze, ale także władze Bydgoszczy. W tym roku przygotowano 2400 darmowych szczepionek, które przeznaczone są dla osób powyżej 65 roku życia. Seniorzy zaszczepić się mogą w 6 bydgoskich przychodniach. Decyduje kolejność zgłoszeń i zapisów, także zachęcam naprawdę jeszcze raz mieszkańców, żeby skorzystali od 1 września. Żeby się zapisywali. Darmowa jest kwalifikacja do szczepienia, darmowe jest szczepienie i co jest najważniejsze, edukacja grypowa, gdzie jesteśmy jeszcze w dobie COVID-u. Sezon grypowy trwa zwykle od września do końca marca. W tym czasie w kraju co roku choruje ponad 3,5 miliona osób. Eksperci radzą, by nie zwlekać ze szczepieniem, bo wytworzenie odporności na wirusa może potrwać nawet do 3 tygodni.
Monika Komisarek, TVP 3 Bydgoszcz. Kłopoty także w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim. Władze lecznicy chcą zawiesić działalność dwóch oddziałów: położniczo-ginekologicznego i pediatryczno-neonatologicznego. Powód? Według dyrekcji mała liczba pacjentów i duże koszty utrzymania kadry medycznej. Mamy 1,32 pacjentki na oddziale położniczym. Na oddziale pediatrycznym 0,8 pacjentów. To właśnie te dane są głównym powodem zamknięcia oddziałów położniczo-ginekologicznego i pediatrii. Nie ma urodzeń, a co za tym idzie, nie ma pacjentów i pieniędzy. Są również inne powody, bardzo istotne, między innymi brak specjalistów, niewystarczająca ilość kadry średniego szczebla, oczywiście rosnące przy tym wymagania Narodowego Funduszu Zdrowia, które i ministra zdrowia, które się zmieniają. Nie zmienić, zdaniem prezesa, ma się to, że cała kadra medyczna utrzyma zatrudnienie, choć niekoniecznie w tym samym miejscu. Pielęgniarki dostały propozycję przeniesienia na inne oddziały, zaś lekarze możliwość przejścia do szpitala we Włocławku. Pacjenci będą musieli jeździć na przykład do Torunia. W naszym szpitalu powiatowym i tak duża część pacjentów była odsyłana do Torunia, dlatego że my jesteśmy tylko pierwszym poziomem referencji, więc nie robimy wszystkich diagnostyki i wszystkich badań, które w trudniejszych przypadkach jest potrzebne. Część mieszkańców ma jednak obawy, czy nie wpłynie to na bezpieczeństwo małych pacjentów. Obawiam się tego, że w momencie zamknięcia oddziału, czy zawieszenia oddziału, nie będę w stanie dojechać w razie jakiegoś wypadku z dzieckiem, chociażby do Torunia czy do Włocławka. Decyzję o możliwości zamknięcia oddziałów ostatecznie podejmie wojewoda, który o opinię poprosił Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia. W kryterium w sprawie wymagań, jakim muszą odpowiadać oddziały szpitalne, jest jasno określone dla wszystkich. Jeżeli dyrektor nie jest w stanie spełnić chociażby wymagań w zakresie kwalifikacji personelu, czyli wykwalifikowanego personelu, może taką decyzję o zawieszeniu działalności podjąć. My się musimy do niej ustosunkować. Jeśli NFZ pozytywnie zaopiniuje wniosek, oddziały w Aleksandrowie Kujawskim zostaną zawieszone od początku września do końca roku. Michał Górski, TVP 3 Bydgoszcz. A teraz policyjny pościg ulicami Torunia. Kierowca Opla nie zatrzymał się do kontroli i zaczął uciekać. Mężczyznę udało się ująć, kiedy samochód wypadł z drogi. Za kierownicą siedział 32-latek z zakazem prowadzenia pojazdów i podejrzeniem innych przestępstw na koncie. Pościg zarejestrował policyjny wideorejestrator. Funkcjonariusze postanowili zatrzymać go do kontroli. Ten zignorował ich polecenia i odjechał z dużą prędkością wąskimi uliczkami Starówki. Podczas tej ucieczki kierowca popełnił szereg wykroczeń, między innymi nie zastosował się do czerwonego światła, wyprzedzał bezpośrednio na przejściu dla pieszych, zajeżdżał drogę innym autom. Okazja do bezpiecznego zatrzymania kierowcy pojawiła się wtedy, gdy ten w pewnym momencie stracił panowanie nad pojazdem i zjechał z drogi. Policjanci szybko wybiegli z auta i zatrzymali mężczyznę. Okazało się, że ten 32-latek ma zakaz prowadzenia pojazdów wydany na mocy wyroku toruńskiego sądu. Ten uciekinier trafił prosto do policyjnej celi, a spotkaniem z nim byli bardzo zainteresowani kryminalni z komisariatu na Toruńskim Śródmieściu, którzy już wcześniej wytypowali go jako sprawcę innych przestępstw. Policjanci zebrali dowody, które świadczyły o tym, że ten mężczyzna włamał się do 5 pojazdów w okresie od marca do sierpnia tego roku. Poza tym ten mężczyzna usłyszał zarzut za przechowywanie w należącej do niego piwnicy ponad 17 kg tytoniu. Należności Skarbu Państwa zostały narażone na uszczuplenie w kwocie ponad 18 tysięcy złotych. Ten 32-latek jest recydywistą. On wcześniej odbywał wyrok pozbawienia wolności za kradzieże, a teraz grozi mu nawet do 15 lat więzienia. Oglądają Państwo główne wydanie zbliżeń, oto co jeszcze przygotowaliśmy. Przygotowania do obchodów setnej rocznicy cudu nad Wisłą. Dramatyczny apel o pomoc dla chorego Wiktora. Protest w Zespole Szkół Społecznych imienia Armii Krajowej w Żninie. Uczniowie, rodzice i nauczyciele sprzeciwiają się decyzji miasta, które nie przedłużyło szkole najmu budynku. Władze Żnina tłumaczą, że mają co do nieruchomości inne plany, a uczniowie od września mają znaleźć miejsca w szkołach publicznych.
Najlepsze wyniki egzaminów ósmoklasisty w gminie i powiecie to najnowsze osiągnięcie uczniów trójki, czyli Zespołu Szkół Społecznych imienia Armii Krajowej w Żninie. Wyniki w nauce to jeden z argumentów za istnieniem szkoły. Jest moim zdaniem i nie tylko moim, najlepszą szkołą tutaj w mieście. Jest przede wszystkim szkołą bezpieczną. Tam się sobie bardzo dobrze uczy, jest bardzo miła atmosfera. Nauczyciele mają dobre podejście do uczniów. Nauczyciele są mili. Szkołę od 2008 roku prowadzi Stowarzyszenie My, Ruch Społeczny. Lekcje odbywają się w wynajmowanym od miasta budynku. Decyzją burmistrza od 1 września umowa najmu nie zostanie przedłużona. Kilkanaście lat działałem społecznie w Stowarzyszeniu My i prowadziłem tą szkołę przez kilka miesięcy nawet jako dyrektor w zastępstwie. A dzisiaj muszę patrzeć na jej pogrzeb. Rozmowy z władzami były niejednokrotne. Pisma były przede wszystkim też składane, ponieważ zaczęliśmy od składania pism, na które uzyskaliśmy odpowiedź, że gmina nie przewiduje przedłużenia użyczenia budynku. Miasto decyzję tłumaczy innymi potrzebami mieszkańców. Ten budynek doskonale będzie się wpisywał w inne zadania. A jakie zadania? No nie chciałabym tu wychodzić przed szereg i mówić już że o czymś, co jeszcze jest w fazie no jakby jeszcze projektów, dopinania i jeszcze szeregu rozmów przed nami. Większość radnych nie popiera decyzji burmistrza. Właściwie nie generuje wielkich kosztów albo praktycznie dla gminy nie ma żadnych kosztów i znaczna część radnych podpisała się na liście poparcia dla funkcjonowania szkoły. Pismo o nieprzedłużeniu umowy zostało wysłane w maju. Jak zapewnia Urząd Miejski w Żninie, decyzja jest ostateczna. Uczniowie mogą uczęszczać do szkół publicznych. Część z nich będzie mogła uczyć się w drugim budynku prowadzonym przez stowarzyszenie. Władze szkoły nie tracą jednak nadziei na zmianę decyzji burmistrza. 12 chętnych na stanowisko dyrektora Teatru Polskiego w Bydgoszczy. Przypomnijmy, z prowadzenia bydgoskiej sceny zrezygnował Łukasz Gajdzis. Wśród kandydatów na nowego szefa teatru są m.in. pracujący wielokrotnie w Bydgoszczy reżyser Wojciech Faruga, reżyser i pedagog Waldemar Raźniak czy Justyna Łagowska, scenografka i reżyserka, a prywatnie żona znanego polskiego reżysera Jana Klaty. Nazwiska kandydatów na nowego dyrektora Teatru Polskiego w Bydgoszczy zostały przedstawione tuż po pierwszym posiedzeniu komisji konkursowej. To było formalne spotkanie, bo na przesłuchania kandydatów zaplanowano dopiero na 28 i 29 września. Liczba chętnych na stanowisko szefa bydgoskiej sceny jest największa od lat. Bydgoski teatr ma nie tylko dobrą renomę w kraju, jest również tuż przed remontem i rozbudową. Miasto liczy na dyrektora, który podejmie się skomplikowanej przebudowy obiektu. Ustępujący dyrektor Łukasz Gajdzis ma pełnić obowiązki do 31 sierpnia. 5 września widzowie zobaczą jego ostatni premierowy spektakl Amadeusz według Petera Schaffera. Multimedialny pokaz o Bitwie Warszawskiej. Już dziś wieczorem we Włocławku będzie można zobaczyć widowisko świetlne Włocławscy bohaterowie 1920 roku. To jedna z atrakcji stulecia cudu nad Wisłą. Włocławek jest gospodarzem wojewódzkich obchodów rocznicy zwycięstwa nad bolszewikami. W połowie sierpnia 1920 roku oddziały Wojska Polskiego zdołały zatrzymać i odeprzeć natarcie Armii Czerwonej na przedpolach Warszawy. Stawką była niepodległość odradzającej się Rzeczypospolitej. Bitwa przeszła do historii jako cud nad Wisłą. Nie jest to tylko kwestia Warszawy, obrony Warszawy. Cud nad Wisłą się dział rzeczywiście nad całą Wisłą i również na terenie naszego województwa. Musimy to o tym pamiętać i w tych wydarzeniach uczestnicząc, tak naprawdę dajemy wyraz swojego patriotyzmu, hołdu złożonego naszym bohaterom sprzed 100 lat. Główne obchody setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej zaplanowano 15 sierpnia we Włocławku. W programie znalazły się m.in. uroczysta msza święta, przemarsz ulicami miasta, koncerty, powstanie też miasteczko wojskowe. W 1920 roku z powodu komunistów nie pomogła nam armia. Od czwartku do soboty na fasadzie budynku Muzeum Etnograficznego będzie można podziwiać multimedialny pokaz świateł pod tytułem Włocławscy bohaterowie 1920 roku. Jest to połączone światło, wideo, w sensie pokazu oraz dźwięk lektora połączony z dźwiękami podkładu,
naprawdę robi to niesamowite wrażenie. Z kolei Włocławska Miejska Biblioteka Publiczna już od początku sierpnia zaprasza na specjalną wystawę dedykowaną bohaterom z 1920 roku. Wystawa pokazuje dowódców, przywódców politycznych oraz poszczególne obszary miasta związane z Bitwą Warszawską. Ukazane jest też niszczenie pamięci o bohaterach Bitwy 1920 w okresie PRL-u i jednoczesne kultywowanie pamięci poprzez wydawnictwa podziemne. Wystawa plenerowa znajduje się także na Placu Wolności. Włocławek, Olga Taraszka. To teraz jeszcze trochę o historii. Pomnik poległych żołnierzy wojsk balonowych wraca do Torunia. W przeddzień odsłonięcia monumentu w Księżnicy Kopernikańskiej otwarta została wystawa Baloniarze garnizonu toruńskiego w służbie niepodległej. Można tam zobaczyć m.in. pamiątki po żołnierzu toruńskiego batalionu balonowego Stanisławie Kołodziejczaku, powstańcu wielkopolskim i mechaniku aeronautycznym. Jestem rodowitą torunianką, wnuczką baloniarza toruńskiego specjalnego batalionu balonowego. No i właśnie dziadka, tutaj są wystawione pamiątki historyczne, które skrupulatnie zbierał przez wiele lat. I przede wszystkim zdjęcia są podpisane, to umożliwia nam wszystkim identyfikację faktów historycznych. Także no, cóż mogę powiedzieć, jestem dumna z mojego dziadka i że dożyłam właśnie, że będzie odsłonięty pomnik. Pomnik naszych baloniarzy w Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu, który jest wpisany do rejestru zabytków. Duże emocje, bo chcemy jak najszerzej, jak najwszechstronnie pokazać te nasze tutaj zbiory. Wiadomości jest ogromna ilość, materiałów również, czasu troszeczkę mało. Można by gadać godzinami, bo wydarzenie jest rzeczywiście super. Oczywiście są, tak jak mówię, wstęp do jutrzejszych uroczystości odsłonięcia pomnika, ale jest to nasza wystawa, jest takim ciągiem imprez, które trwają już generalnie od 2 lat, związane z wojskami balonowymi. Wszystkie działania związane ze stuleciem niepodległości, powrotu do macierzy Torunia i Pomorza dla mnie są bardzo ciekawe i dają dużo satysfakcji. Jestem historykiem, który właśnie od lat ukochał sobie to dwudziestolecie międzywojenne. Także tutaj tę historię lokalną, dlatego mój udział w pracach Towarzystwa Miłośników Torunia. A teraz zmieniamy temat. Urodził się jako zdrowe dziecko. Kilka miesięcy później padła dramatyczna diagnoza. 19-miesięczny Wiktorek prawie całe swoje życie walczy z białaczką niemowlęcą. Praktycznie całym dzieciństwem chłopca jest oddział onkologiczny. Trwa zbiórka na ratowanie malucha. Rozwiązaniem byłaby innowacyjna, ale bardzo kosztowna terapia. Dotychczasowe życie w szpitalu. Wiktor ma tylko 1,5 roku. Od 4 miesiąca jego życie to ciągłe pobyty w szpitalu. To wtedy rodzice usłyszeli diagnozę. Białaczka limfoblastyczna. Mimo chwilowej poprawy choroba zaatakowała z jeszcze większą siłą. Wiktorek jest prawie cały dzień on przesypia, bo jest na silnych lekach, takich przeciwbólowych, więc praktycznie cały czas musimy być przy nim. Cały czas potrzebuje naszej opieki. Od ponad roku domem Malca jest szpital, a jedyną szansą na powrót do zdrowia innowacyjne, nierefundowane leczenie przy wykorzystaniu modyfikacji jego własnych limfocytów, tak by mogły rozpoznawać i niszczyć nowotwór. Ciężko być obojętnym, kiedy słyszy się taki krzyk rozpaczy mamy szukającej ratunku dla swojego maleńkiego synka. I jako ostatnią szansę dla niego wskazali nowoczesną terapię, hemato-onkologiczną terapię CAR-T-cell. I to jest ostatnia dla niego szansa. Dlatego Wiktorek aż tyle potrzebuje pieniążków, bo potrzebuje 1 000 000 zł, by żyć. Ta nowoczesna metoda została opracowana we współpracy z kliniką w Stanach Zjednoczonych. To kilkutygodniowa procedura i jedyny sposób, by pokonać cierpienie malucha. On jest bardzo silny. On już przeszedł w sumie te najgorsze chemie, najgorsze leczenie i cały czas walczy. Zdrowie i życie małego Wiktora można ocalić, wspierając internetową zbiórkę w portalu Się Pomaga. Potrzeba na to ponad 1 000 000 zł. Bydgoszcz, Natalia Słomkowska. A w zbliżeniach kolejne tematy. Bydgoscy wioślarze mają nową siedzibę. Dobiegła końca budowa nowej przystani i modernizacja budynków RTW Lotto Bydgostia. Nowe obiekty zostały dziś oficjalnie zaprezentowane.
klub i budynek, który jest, jest na, faktycznie na miarę sukcesów, które klub osiągnął. Mam nadzieję, ja głęboko nawet w to wierzę i wiem, że już nie jeden talent się tu wykuje i nie tylko ci starzy mistrzowie jak my z Natalią, ale też i ci młodzi mają świetne warunki do trenowania. Dzisiaj można powiedzieć wielki dzień dla Regionalnego Towarzystwa Wieszarskiego Lotto Bydgoszcza, dlatego że otrzymujemy w użytkowanie obiekty, które nie ukrywam są i będą zazdrością w całej Polsce. Wreszcie bym powiedział, obiekt ten został doprowadzony do takiego stanu technicznego, na jaki zasługuje klub, który tutaj ma swoją siedzibę. Klub najlepszy nie w Polsce, a w Europie, z wielkimi sukcesami od wielu lat. Codzienne zaopatrzenie w świeżą wodę, kąpiele deszczowe oraz baseny. W taki sposób zwierzęta z bydgoskiego ogrodu zoologicznego starają się przetrwać upały. Na trochę ochłody liczyć mogą również domowe pupile w bydgoskim schronisku dla zwierząt. Weterynarze przypominają, aby odpowiednio nawadniać zwierzęta i zapewnić im odpowiednie warunki na lato. Pogoda typowo tropikalna. W takich warunkach strój czuje się jak ryba w wodzie. I chociaż jest kojarzony z Australią, to jego równie gorącym domem jest Afryka. W naturze chłodzi się piaskiem. W bydgoskim ogrodzie zoologicznym czekają na niego zimne kąpiele. Strusie bardzo lubią kąpiele takie deszczowe, powiedziałabym, oczywiście z węża ogrodowego. Również bardzo lubią kąpać się nasze tygrysy. Nasz tygrys ma na wybiegu dosyć spory basen i często z niego korzysta właśnie w takie dni bardzo upalne. Z chłodnych kąpieli regularnie korzystają również niedźwiedzie. Kto nie lubi upału, szuka cienia. Tak jak ludzie, zwierzęta potrzebują wody. Świeżą dostają dwa razy dziennie. Psy w bydgoskim schronisku korzystają z kąpieli, koty ochłody szukają gdzie indziej. Klatki, które stoją na zewnątrz z kotami, są też dobrze izolowane od ciepła, a psom rozstawiamy baseniki. Naprawdę staramy się zapewnić cień, ponieważ mają też daszki na wybiegach, a spacery skracamy naprawdę do minimum. To jedna z zasad, do których powinni stosować się wszyscy właściciele zwierząt. Dodatkowo unikać asfaltu, który może poparzyć łapy. Dużo zapewnić im picia, wody. Częste kąpiele, dużo wody podajemy, tak? Czy idziemy na spacer? Również z wodą. Przy dużych upałach również nakrywanie mokrymi ręcznikami chłodnymi, żeby temu psu ulżyć. Weterynarze ostrzegają również przed pozostawianiem zwierząt w zamkniętych pomieszczeniach i pojazdach. Uważajmy także na balkony. Balkony także dla zwierząt są niebezpieczne, bo balkony są od różnych stron geograficznych świata. Rano może być tam cień, a po południu może być tam bardzo duże słońce. Nadmiar słońca może doprowadzić u zwierząt do udaru. Jego pierwsze objawy to intensywne zianie, brak kontaktu, a nawet drgawki. Wtedy niezbędna jest pomoc weterynarza. A czy upały w najbliższych dniach nadal będą nam doskwierać? O tym już za chwilę Dagmara Moronowska. Dzień dobry. Sierpień określa się mianem późnego lata. Ponownie zaczynają zakwitać łąki i ścierniska, a także pojawiają się warzywa i owoce w naszych sadach i ogrodach. Między innymi nasze polskie śliwki, które mają wyjątkowo dużo walorów smakowych i możemy z nich robić przepyszne przetwory na przyszły sezon. Dziś wieczorem, jak i w nocy przed nami pogodna i bezchmurna noc z temperaturą około 15 stopni. Jutro w regionie do południa sporo pogodnego nieba, dopiero po południu nieco więcej chmur na termometrach. Nawet do 28 stopni. Szczegóły prognozy pogody już za moment. Zapraszam. Prognoza pogody tuż po zbliżeniach, a ja zapraszam jeszcze na program Z plecakiem przez region. Tym razem Karolina Ratajczak zabierze Państwa na wyprawę do gminy Dobrcz. Sposoby na letni wypoczynek na plaży w Borównie, unikalne zabytki we Włókach czy wyjątkowy smak tradycji w Dolinie Dolnej Wisły. To atrakcje, które czekają w kolejnym odcinku wakacyjnego programu. Karolina Ratajczak i Kinga Wasilewska starają się odnaleźć przepis na udane wakacje na Kujawach i Pomorzu. Prezentują ciekawe miejsca, podpowiadają, gdzie warto się wybrać na jednodniową wycieczkę. Emisja programu o godzinie 19 w TVP 3 Bydgoszcz. A o godzinie 21.30 wieczorne wydanie zbliżeń, na które już teraz Państwa zapraszam. A w tym momencie dziękuję za uwagę. Do widzenia i do zobaczenia.